Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Inspiracje w obsłudze klienta. Każdy projekt, nieważne czy mamy do czynienia z projektem obsługowym, czy sprzedażowym, antyretencyjnym, czy windykacyjnym, prostym, czy też skomplikowanym, zaczyna się od fazy projektowania. I chyba nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że im lepiej przygotujemy się do realizacji projektu, tym lepiej dla niego samego. Do kolejnej rozmowy zaprosiłem dwóch menedżerów, którzy o zarządzaniu projektami wiedzą całkiem sporo. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać o tych najważniejszych etapach projektowania i projektów oraz kwestiach, które są istotne z punktu widzenia realizacji zadań, jakie stoją przed project managerami. Przed Wami Krzysztof Guzikowski z firmy Globital i Norbert Sienkiewicz z IC Project. Ja nazywam się Karol Bancerz, a Wy słuchacie podcastu Rzecz o kliencie. Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych, ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności, optymalizacji i automatyzacji biznesowej w obsłudze klienta. A dzisiejszymi moimi gośćmi, tak jak już mówiłem wcześniej, jest Krzysztof Guzikowski, dyrektor rozwoju rynku i eksportu firmy Globital. Cześć Krzysztof. Cześć Karol, witam Państwa. Drugim natomiast gościem jest Norbert Sienkiewicz, dyrektor produktu i marketingu AC Project. Cześć Norbert. Cześć Karol, witam wszystkich. A teraz do rzeczy. Moi panowie drodzy, dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać, jak już na wstępie mówiłem, o tym, jak zarządzać projektami. No nie wykluczam tego, że znacie się doskonale na zarządzaniu różnymi projektami, ale chciałbym też odnieść się do tego, co Krzysztof kiedyś robił, a więc zarządzał projektami z pogranicza obsługi klienta, customer experience, technologii wspierających. I Krzysztof, mam do ciebie jedno takie pytanie. Czym jest dla ciebie zarządzanie projektami? Wiesz co, dla mnie, Karol, zarządzanie projektami to jest tak naprawdę sprawne skoordynowanie wszelkich działań, które prowadzą do tego, żeby dostarczyć pewną wartość do klienta. I teraz warto sobie zawsze postawić pytanie, co w danej organizacji jest projektem. W mojej opinii pod terminologię projektu możemy tak naprawdę podciągnąć każdy proces, który jest procesem zarządzalnym, mierzalnym, przynosi jakiś efekt do organizacji pod mianą projektu. I teraz warto sobie też przytoczyć, też zdiagnozować, co taki projekt, czy co takie przedsięwzięcie ma na zasadzie przynieść do nas, tak? Jakie są etapy tego projektu. I teraz dla mnie każdy taki projekt, czy każde takie działanie zaczynało się od zainicjowania tego projektu, tego procesu, czyli ktoś, kto był, nie wiem, czy sponsorem, czy też interesariuszem tego projektu, inicjował pewne działanie, które później w konsekwencji powinno zostać w odpowiedni sposób zaplanowane, powinna zostać przewidziana jego realizacja. Ta realizacja powinna być w sposób bardzo płynny i aktywny monitorowana. No i finalnie to, czego wszystkie strony projektu sobie życzą, projekt powinien się zakończyć sukcesem, powodzeniem. My powinniśmy zdiagnozować, jakie były etapy tego projektu i jak ten projekt był w ogóle realizowany. Tak, dokładnie. I to jest taki standard, o którym mówisz, Krzysiek. Natomiast jeżeli mielibyśmy sobie jeszcze uprościć tak jakby te etapy projektowe, to moglibyśmy tak naprawdę rzucić trzema etapami: planowanie, realizacja i zakończenie. I oczywiście to wszystko jest też do dostosowania względem danej branży, ponieważ to zawsze zależy. To zależy od tego, jakiego rodzaju jest projekt, co jest tym projektem. I tutaj też pełna zgoda tak jakby z tym, o czym mówisz, że tym projektem może być dosłownie wszystko. Nawet podróż wakacyjna, prawda? Oczywiście, że tak. I tutaj nawiązując nawet do IC Project i naszych klientów, to jest akurat świetny przykład, ponieważ jednym z naszych klientów jest właśnie agencja turystyczna, która na zasadzie zarządzania projektem zarządza wszelkimi właśnie takimi eventami, wycieczkami, które sobie po prostu planujemy. W tym momencie gdzieś w środowisku technologicznym, czy pod kątem IC Project, czy innych narzędzi służących do zarządzania projektami bądź organizacji pracy, mamy mnóstwo różnych szablonów i schematów projektowych i to najlepiej pokazuje, co
realnie może być tym projektem, bo to może być zwykłe zwiększenie naszej produktywności, to może być plan naszej nauki języka angielskiego, czy tak jak wspomniałeś, na przykład plan wycieczki. To są takie bardziej przyziemne dla nas przykłady i dla każdego naszego słuchacza, a są oczywiście projekty nieco bardziej skomplikowane i te etapy, o których mówił Krzysiek, o których ja mówiłem, to będzie troszeczkę za mało i wtedy będziemy musieli już wchodzić w zaawansowane kwestie. Natomiast teraz ciekawostką też dla mnie jest to, że tak jak powiedziałeś, no ja wyrosłem od projektów, w których dostarczałem pewną wartość wspomagającą obsługę klienta. Patrząc sobie wysokopoziomowo, szerokopoziomowo, to były pewnego rodzaju aplikacje czy systemy informatyczne, które zarządzały czy wspomagały zarządzanie tego typu działaniami. Natomiast tak jak tutaj dyskutujemy, w tym momencie jest chyba taka tendencja, wręcz nawet taki trend, że projektem staje się każde działanie wewnętrzne w organizacji, które ma przynieść odpowiednią korzyść, odpowiednie profity czy odpowiedni efekt. Mhm. Więc patrząc sobie holistycznie, to tak naprawdę każdy proces w firmie jest projektem. Ale myślę, że nie tylko w firmie, nie? Dokładnie. Dokładnie tak jak powiedziałeś, to aspektu projektu dotykamy tak naprawdę każdy etap naszego życia biznesowego, ale już to tak jak Norbert powiedział, trochę też życia prywatnego. Mhm. Ja mam wrażenie czasami, że więcej jest tego prywatnego życia niż tego biznesowego, bo my swoje umiejętności z biznesu przenosimy bardzo często do domu i nagle się okazuje, że właśnie planowanie wycieczki, jakiegoś urlopu, wypadu za miasto, przypomina zarządzanie projektem, bo trzeba znaleźć miejsce, lokum, zebrać odpowiednią ekipę. Jeżeli nie mamy własnej rodziny, to możemy ją wypożyczyć na przykład, ale równie dobrze możemy też zarządzać projektem, jakim jest, no właśnie Norbert, zarządzanie projektami w klubach sportowych. Tak, jak najbardziej. Zarządzanie projektami w klubach sportowych i to możemy też podpiąć, Karol, pod organizację pracy w klubach sportowych, ponieważ kluby sportowe mają to do siebie, że to jest niejako dobrze funkcjonująca firma, dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo. Natomiast kluczowa różnica pomiędzy firmą a klubem sportowym jest to, że tam mamy na końcu ten pion sportowy. I bardzo często ten pion sportowy decyduje o tym, jak my postrzegamy klub, jak ten klub też funkcjonuje wewnątrz całej tej organizacji. Ponieważ jeżeli w sobotę czy niedzielę mamy mecz, to wszystko jest poukładane pod ten mecz. Bo jednak dział marketingu, dział sprzedażowy, dział administracji, on musi funkcjonować w ten sposób, żeby wszystko na ten mecz było przygotowane. Natomiast to, co mówił też Krzysiek, wszelkie procesy, które mamy pobudowane wewnątrz klubu sportowego, to jest to, czym musimy zarządzać na bieżąco. Multum różnych obowiązków, które dany pracownik musi wykonać pomiędzy działem marketingu, sprzedaży, administracji, czy jeszcze podejściem do tego pionu sportowego, to trzeba po prostu skoordynować. Dlatego też musi być harmonogram, zarządzanie pracą zadaniową, wyznaczanie pewnych terminów, komunikacja i współpraca zespołowa. To są wszystko elementy zarządzania projektami, które są niezwykle istotne również w strukturach klubów sportowych. Mhm. Dobra, a teraz przejdźmy w takim razie do jakiegoś konkretnego pytania, bo mam nadzieję, że nasi słuchacze nam wybaczą, że nie pozwoliłem wam trochę na takiego popłynięcia, ale chciałbym też mieć zachowany pewnego rodzaju standard, schemat, albo też jak ktoś mówi projekt. I tym projektem moim są pytania, które sobie gdzieś tam w głowie ułożyłem, bo zastanawiam się tak, każdy projekt rozpoczyna się od czegoś i na czymś się kończy. No i jest coś w środku. I teraz podstawowe takie pytanie, jak podzielić to zarządzanie projektem, bo no, teoretycznie łatwo jest podzielić, no, początek, środek i koniec, natomiast chodzi o to, czy któryś z tych elementów jest bardziej kluczowy, a inny mniej kluczowy. Ja uważam, że ciężko to jest gdzieś skonfrontować ze sobą i jeden element nie istnieje bez drugiego. To jest bardzo prosty przykład na zasadzie właśnie trzech etapów, które na przykład ja tutaj przytoczyłem, czyli troszeczkę zawęziłem nawet podział na etapy projektowe. Chodzi przede wszystkim o planowanie, realizację i zakończenie tego projektu. Bez planu ciężko przejść do realizacji. Nie przejdziemy do podsumowania, zakończenia tego projektu, ponieważ nie skonfrontujemy sobie to, co mieliśmy zaplanowane, jeżeli też nie będziemy mieli pierwszego czy też drugiego etapu. Więc tutaj tak jakby te trzy bazowe etapy, mocno standardowe, one są na tyle kluczowe, że ciężko tak jakby pominąć jeden i wyciągnąć jeden klocek z tej układanki, bo potem będziemy mieli duży problem. To oczywiście wszystko zależy od specyfiki danego projektu i branży, natomiast jeżeli pominiemy pewne bardzo ważne elementy zarządzania projektem, to ciężko będzie uzyskać ten finalny pozytywny efekt. Okej, a jeszcze jedna taka rzecz, bo Krzysztof, trochę zajmowałeś się telemarketingiem w swoim
życiu. Czy projekty telemarketingowe w takim razie odbiegają takiego standardu planowania, realizacji, podsumowania? Bo wiesz, są takie projekty, które się jakby nie kończą, są trwałe, tak? Tak, to są trwałe projekty, gdzie ten efekt prezentujemy naszemu klientowi, albo klientowi wewnętrznemu, albo klientowi zewnętrznemu w określonym interwale czasowym, ale to jest dalej projekt. Mamy określony budżet na ten projekt, mamy określony czas na zrealizowanie tego projektu, mamy do osiągnięcia odpowiedni efekt na tym projekcie i mamy do tego celu przygotowany zespół, który w pewien sposób się ze sobą komunikuje, czy my komunikujemy się z tym zespołem, więc dalej w naszej opinii to jest projekt. To jest projekt zarządzany czy też sterowany w sposób, nie wiem, czy centralny, czy lokalny, to w zależności od tego, dla kogo taką usługę świadczymy, czy taką usługę wykonujemy, ale dalej to jest projekt. Trzymamy wszystkie parametry, które są kluczowe dla rozliczenia tego projektu i ktoś, kto zleca nam ten projekt, w pewnym momencie będzie oczekiwał rozliczenia tego projektu i pokazania pewnych wskaźników. Zwróć, Karol, uwagę, że często czy w outsourcingu, czy w działaniach w ogóle telemarketingowych, na przykład w organizacjach, gdzie te działy telemarketingowe są działami własnymi, dużymi, mniejszymi, zawsze dostajesz do realizacji pewną kampanię czy pewne działanie, które dalej nazywa się projektem. Dokładnie. Okej, a gdybyście mieli teraz tak powiedzieć, jakie są największe wyzwania w realizacji projektów, tak z perspektywy zwykłego menadżera, też jesteście menadżerami, więc myślę, że jesteście w stanie powiedzieć z waszej własnego doświadczenia, co jest takim największym wyzwaniem, bo w mojej perspektywie to jest jednak mimo wszystko ten pierwiastek człowieka, a często jego brak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Po części tak, ale po części nie. Okay. Natomiast tak patrząc sobie tak całościowo na to, jak czy realizujemy projekty, czy jak te projekty później wchodzą w życie, zawsze najważniejszym, te rzeczy, które mają wpływ na to, jak zarządzamy projektem, czy patrzymy sobie z takiego poziomu wysoko, szerszego poziomu takiego menedżerskiego, zawsze dotykamy bardzo istotnych kilku kwestii. I tak grupując sobie te w takie grube punkty, zawsze zaczynamy od tego, jaki jest zakres tego projektu. Czyli tak naprawdę to, w jaki sposób, czy która strona projektu ma określone parametry, czy rzeczy do dowiezienia w tym projekcie, już mówiąc całkiem kolokwialnie. Mhm. I dalej te rzeczy mamy dowieść, czy dostarczyć w odpowiednim budżecie, który jak wszyscy świetnie wiemy, nigdy nie są z gumy i ktoś, kto zleca czy zakłada projekt, wie, że czy chciałby, oczekiwałby, żeby ten projekt zrealizował się w określonym przez niego budżecie. Wiem, że to jest ciężkie do dotrzymania, bo w trakcie projektu zawsze te procesy bardzo mocno ewaluują i gdzieś wykraczają poza budżet tego projektu, natomiast też są to rzeczy przewidywalne i możemy sobie pewien margines błędu zawsze przyjąć. Natomiast bardzo również istotną rzeczą jest to, w jakim czasie dowozimy pewne rzeczy, to już trochę w poprzednich wypowiedziach żeśmy sobie o tym rozmawiali, natomiast bardzo istotną rzeczą jest ten harmonogram, tak? Czyli mamy pewne etapy, mamy pewne działania w projekcie, które zgodnie z czasem chcemy popełnić. No i właśnie, Krzysiek, a ja bym tutaj podszedł do tego tematu, o czym mówił Karol, czyli właśnie ten pierwiastek człowieka w tym zarządzaniu projektami i jeżeli chodzi o cechy project managera, a także wyzwania dla project managera, no to przede wszystkim jest to zarządzanie zespołem. Tutaj rzeczywiście tych wyzwań jest bardzo dużo i one są zróżnicowane w zależności od tego, z kim współpracujemy, jak współpracujemy, jakie mamy zasady tej współpracy. Jeszcze większe wyzwania są, powiedzmy, w zespole międzynarodowym, co też jest dość popularne, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, no i oczywiście aspekty komunikacyjne, czyli tutaj wszystkie te kompetencje miękkie. Ja troszeczkę odwrócę też to pytanie w kontekście właśnie umiejętności project managera, które powinien moim zdaniem posiadać. Jednym z takich najważniejszych elementów moim zdaniem jest właśnie umiejętność komunikacji. Jeżeli tutaj project manager będzie zawodził, to tym samym te wyzwania zarządzania projektami będą na kompletnie innej płaszczyźnie, z którymi będzie musiał on sobie radzić, więc ta otwarta komunikacja i te wszelkie kompetencje miękkie
one będą wspierały pracę project managera na tyle, czy tych wyzwań przy zarządzaniu zespołem będzie dużo mniej, niż moglibyśmy oczekiwać ich na początku, a wtedy będziemy mogli się dużo bardziej skutecznie skupić na tych elementach, o których mówił między innymi Krzysiek. Jasne, słuchajcie, zawsze projekty realizują ludzie. Na końcu to ludzie dostarczają wartość, która jest celem tego projektu, więc jeżeli po stronie zarówno czy zamawiającego, czy dostawcy istnieje fajny zespół, te zespoły się w bardzo klarowny i czytelny sposób ze sobą komunikują, jest tak zwana ta chemia projektowa, to tego typu projekt czy tego typu przedsięwzięcie ma zawsze dużo większy procent skuteczności, dużo większe prawdopodobieństwo dowiezienia tego projektu fizycznie w tych rzeczach, o których żeśmy wcześniej powiedzieli, czyli będzie przytrzymany budżet, zakres, harmonogram, niż w przypadku, kiedy te zespoły zaczynają się w pewnym momencie ze sobą docierać, czy już pojawiają się czasami takie iskry projektowe. No właśnie, z tymi iskrami to jest tak, że im bardziej natura ludzka jest złożona, tym więcej iskier może lecieć. Zdecydowanie, to wiesz, tyle ile charakterów, tyle podejść i ciężko sobie wszystkich tak naprawdę dopasować do siebie, ale właśnie taką osobą, którą Norbert tutaj wskazał, czyli sprawny PM, który zarządza tymi wszystkimi aspektami, jest myślę, że krytyczna też w działaniach projektowych i ta osoba jest bardzo krytyczna zarówno po stronie klienta, jak i po stronie dostawcy. Bo jeżeli te osoby zaczynają rozmawiać ze sobą tym samym językiem, to tak jak powiedziałem, no bezpośrednio to ma przełożenie na zespół i to też ma przełożenie na finalny sukces końcowy. No, project manager jest odpowiedzialny za swój zespół, jest odpowiedzialny za dobór członków do tego zespołu projektowego, więc też idąc tak jakby zasadą, że jedna osoba, która działa negatywnie na zespół, ona wpływa na całość projektu i to jest tak jakby zmaksymalizowane w stosunku do tego, jak ten zespół jest zbudowany, więc tutaj, tak jak mówię, ta odpowiedzialność project managera, ona jest bardzo istotna, bo to on bierze odpowiedzialność za to, w którą stronę idzie ten projekt i na jakich zasadach ten projekt jest prowadzony, więc czasami to takie kolokwialne kopanie się z koniem nie jest tutaj odpowiednie. Może czasami czas wymienić pewną osobę na to, żeby ten zespół lepiej funkcjonował, bardziej skutecznie i żebyśmy wspólnie tak jakby szli w jednym kierunku, a żeby te kierunki nie były w kompletnie innych miejscach. Jasne, bardzo fajną rzecz, to bym właśnie powiedział, coraz częściej przy prowadzeniu projektów, znaczy może nawet nie coraz częściej, tylko to jest bardzo powszechna praktyka, że w trakcie trwania projektu, w momencie kiedy między dwoma zespołami właśnie zaczyna pojawiać się taka iskierka, czy te iskierki, o których wspomniałeś, jest podmieniana osoba, która takim projektem zarządza. To bardzo dobrze często robi właśnie dla finalnego powodzenia projektu, więc też nie można się bać tego typu działań, tego typu zagadnień, bo one tak czy tak będą zawsze kierunkowały w sposób pozytywny dla projektu. Mhm. I ja sobie też dzisiaj przygotowałem dla Was takie pytanie dotyczące specyfiki branży, ale jak widzę, również jest specyfika człowieka, który zarządza tymi projektami. Zdecydowanie. I jakby biorąc pod uwagę to, że mamy w contact center, bo no głównie słuchają nas osoby zajmujące się CX-em, to w contact center bardzo często mamy różnego rodzaju różne projekty i osoba, która zarządza projektami obsługowymi, bardzo często może polec, bardzo szybko, na prostych rzeczach może się wyłożyć, jeżeli zarządza projektami sprzedażowymi. A z drugiej strony ktoś, kto dotychczas zarządzał projektami informatycznymi, ciężko będzie mu wgryźć się w metodykę pracy z ludźmi, jeśli zajmował się tak naprawdę tylko wdrożeniami technologicznymi. Jasne, wiesz, i tutaj bardzo taką cenną rzecz poruszyłeś. Dobry PM to przede wszystkim taka osoba, która potrafi rozmawiać zarówno językiem biznesu, jak i językiem na przykład IT, czy językiem osób technicznych. Bardzo fajnie potrafi łączyć te kompetencje i te światy. Potrafi w taki sposób, bym powiedział, bardzo proaktywny pracować zarówno ze swoim zespołem, jak i z tym drugim zespołem będącym po przeciwnej stronie stołu. I teraz taką kluczową cechą właśnie oprócz stanowczości, którą PM powinien mieć, bardzo dobrej organizacji pracy, jest właśnie taka umiejętność rozmowy. Rozmowy, rozumienia potrzeb i rozumienia tego biznesu, na którym te dwa zespoły pracują. Mhm. A jeszcze byś coś chciał, Norbert, dodać?
Tak, jak najbardziej. Ja tutaj uważam, że właśnie ta umiejętność rozmowy to jest taki klucz do sukcesu przy każdym projekcie, to jest klucz do sukcesu dla każdego project managera, ponieważ możemy oczywiście project managera podzielić na te umiejętności miękkie i twarde. Natomiast ja jestem zdania tego, że nawet jeżeli nie posiadamy pewnych kompetencji twardych, jesteśmy w stanie je w dość prosty i szybki sposób nabyć. W tym momencie mamy ogromne możliwości do tego, żeby taką wiedzę przyswajać, czy to wykorzystując możliwości internetu, czy popularnej sztucznej inteligencji, czy jakkolwiek inaczej, multum ekspertów na rynku, tak przy umiejętnościach miękkich ten problem jest troszeczkę większy. I tutaj nawet jeżeli potrafimy się dobrze komunikować z różny typ osób mamy tak jakby po drugiej stronie, więc my też musimy być elastyczni w tej komunikacji, natomiast jesteśmy w stanie tak jakby dzięki tej lepszej komunikacji pewne problemy wyeliminować, które mogłyby się pojawiać właśnie bez tej umiejętności. Więc wydaje mi się, że ta komunikacja jest tutaj na tyle istotna, że wtedy kilka problemów, które mogą się pojawiać na pewnych etapach projektowych, one nie będą się pojawiały, dlatego że my już na pierwszym etapie tym komunikacyjnym będziemy w stanie to załatwić. Mm-hmm. Okej, okay, to dochodzimy do wątku, który ja sobie nazwałem efektywnością zarządzania projektów i wartością firmy, no bo tak z naszej prostej rozmowy, ale też z obserwacji życiowych wiemy, że im lepszy PM, tym lepsza realizacja projektu, tym wyższe są korzyści, większe korzyści dla samej firmy, jeśli oczywiście są zabudżetowane odpowiednio, tak? Czyli wiemy, jakie są zyski potencjalne. Bo jeżeli źle to zrobimy, a więc rola PM-u, no to niestety, ale wartość samej firmy i dla firmy, satysfakcji klienta również jest dużo, dużo niższa. Więc co? W takim razie sposobem na efektywne zarządzanie projektem jest dobry PM. Na to wygląda, natomiast rzeczywiście ten dobry PM to jest ten taki kluczowy element tej układanki. Natomiast a co byście jeszcze dodali? Nie rzucajmy wszystkiego na PM-a, bo to będzie... Nie, no niech dostaje większą pensję za to, że to robi. No jak najbardziej, my jesteśmy za, ale docenimy też ten zespół projektowy, bo on jest oczywiście bardzo ważny. Natomiast tak jakby wracając do mojej odpowiedzi sprzed kilku minut, no to ten PM też jest odpowiedzialny za ten zespół projektowy, on jest też odpowiedzialny za wybranie tego zespołu projektowego, więc tutaj tak jakby jedno z drugim nam się łączy. No, ja się w pełni zgadzam z tym, że dobry PM to są realnie pozytywne projekty w całej organizacji, natomiast oczywiście ten sukces dla całej firmy przekłada się między innymi w satysfakcję danego klienta, to jest optymalizacja kosztów wewnątrz firmy, to jest odpowiedni cash flow, natomiast to jest też przede wszystkim jakość projektów i po tym postrzegana jest każda firma, ponieważ wiadomo, że opinie, marketing szeptany i tego typu aspekty, to się wszystko roznosi na rynku. Ten rynek, mimo że jest duży, mając tutaj na myśli rynek biznesowy, to każda firma działa w jakiejś branży, każda branża jest specyficzna, każda branża w pewnym stopniu jest chimeryczna, zamknięta, ponieważ ci ludzie się znają ze sobą, więc odpowiednie informacje przekazywane są w trybie natychmiastowym. Jeżeli jest dana firma, która oferuje tą jakość projektową, gdzieś w tej układance jest ważny ten PM, który pewnie wszystkich tych elementów pilnuje. Natomiast w ogólnym rozrachunku to wszystko realnie wpływa na jakość całej firmy, no a to wszystko się tak jakby wiąże i z finansami, i z opiniami, i ze wszystkim innym dookoła każdego biznesu. Jasne, to ja dodam jeszcze, bo Norbert bardzo fajną kwestię poruszył, bardzo ciekawą, no i trochę krytyczną. Z mojej perspektywy projekty zawsze robimy po coś. One zawsze mają przynieść, tak jak sobie rozmawialiśmy na początku, pewną wartość, czy mają wnieść pewną wartość do organizacji. I teraz zauważmy bardzo ważną rzecz. Sprawny PM, dobry zespół, dobrze zaplanowany projekt spowoduje to, że po pierwsze nie dołożymy do tego projektu, czyli jak to się bardzo... Ponad to, co jest w budżecie, tak? Dokładnie, tak mówiąc nieładnie, nie przepalimy tego budżetu. Dokładnie. Czyli automatycznie jest to też wartość dodana dla naszej organizacji, że tyle, ile żeśmy zabudżetowali, tyle zutylizujemy środków finansowych na dany projekt. Z drugiej strony mamy również bardzo istotną rzecz jak cash flow. I tutaj zarówno cash flow po stronie klienta, jak i po stronie dostawcy jest niezwykle istotny. Budżetujemy, wiemy, że mamy odpowiednie czy należności do zapłacenia po odpowiednich etapach. Z drugiej strony mamy dostawcę, który trzymając terminy, no, będzie oczekiwał zapłaty za swoją pracę zgodnie z harmonogramem, bo też musimy powiedzieć, że za harmonogramem takim rzeczowym i zakresowym zawsze idzie pewien harmonogram, czyli preliminarz płatności, tak? Czyli ktoś sobie też może przewidzieć,
pewne wpływy do firmy, będzie sobie mógł spojrzeć na to, jak te wpływy będą zasilać jego organizację, na co on będzie mógł je przeznaczyć, więc to niezwykle istotna sprawa jest w momencie, kiedy żyjemy z realizacji projektów. Dalej, tutaj Norbert też ten temat zainicjował, niezwykle istotną rzeczą jest to, że w każdej branży ludzie pytają, zanim wybiorą kogoś, kto będzie dany projekt realizował. Więc niezwykle ważny jest wizerunek, jaki budujemy, a nie zbudujemy go lepiej niż w bardzo dobry sposób współpracując z naszymi klientami, czyli realizując projekty w sposób efektywny, w sposób terminowy i zapewniając odpowiednią jakość tego projektu. I etyczny. I etyczny, dokładnie, bo często teraz ja akurat jestem z tego pokolenia, gdzie ta etyka była przede wszystkim bardzo istotna w działaniach na linii dostawca-klient czy firma-klient i ona zawsze bardzo mocno przyświecała mi w działalności. Natomiast teraz gdzieś czasami to się zaciera, czy jest to zapominane, ale dla mnie to jest bardzo krytyczny warunek w realizacji projektu, bo on później bardzo fajnie przekłada się na to, jak będziemy dalej współpracować z naszym klientem. Czyli to, o czym powiedzieliśmy wcześniej wspólnie, zaowocuje, że pojawią się kolejne projekty, będziemy mogli realizować kolejne cele biznesowe i po skończeniu danego projektu będziemy mogli ten projekt sobie rozwijać, czy na zasadzie jakichś, nie wiem, change requestów, czy jakichś zmian, czy wszelkiego rodzaju działań, które powodują, że ten projekt będzie ubogacany. Także to jest dla mnie, czy dla nas to jest taki zlepek działalności, czy zlepek kroków, które finalnie tak czy tak powodują to, że będziemy dobrze postrzegani na rynku, będziemy te projekty realizować w bardzo dużym wymiarze i ludzie będą po prostu chcieli z nami współpracować. To jeszcze tak na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym poruszyć wątek związany z technologiami i narzędziami do zarządzania projektami, bo mówiłeś, Norbert, wcześniej, że rozwiązanie, które oferuje twoja firma, ma również różnego rodzaju szablony do zarządzania projektami. No i teraz, czy laik, który rozpoczyna pracę na stanowisku PM-a, korzystając z tych szablonów, może nauczyć się niejako zarządzania tymi projektami? Czy taka technologia mu ułatwi w ten sposób pracę? Tak, ja uważam, że na przestrzeni ostatnich lat ogólnie poziom zarządzania projektami jest dużo prostszy do wejścia, tak jakby, jeżeli chodzi o ten pułap, który tutaj mamy do osiągnięcia, jeżeli chodzi o project managera czy zespół projektowy. Kiedyś trzeba było wszystko dookoła zarządzania projektami, powiedzmy, że budować ręcznie, czyli jeżeli nie mieliśmy środowiska zarządzania projektami, no to niestety był mały problem. Był papier albo Excel. Dokładnie, i tak. Ten papier był pusty, Excel też był pusty, nie mieliśmy żadnych szablonów i musieliśmy coś budować. Może z jednej strony było to fajne, bo budowaliśmy to względem naszej kreatywności i naszych pomysłów. Teraz jest troszeczkę łatwiej, ale też do tej łatwości wydaje się, że wszyscy dążymy, ponieważ chcemy tą naszą pracę wspierać. I tutaj tego typu narzędzia do zarządzania projektami jak IC Project, one wspierają to, że cały nasz projekt jest ułożony względem pewnej struktury. Więc my od razu mamy, powiedzmy, strukturę podziału na etapy, na różne kategorie zadaniowe, na pojedyncze zadania, wyznaczenia terminów, zadań czy budowania automatycznych harmonogramów. To wszystko jest też spięte z kwestiami finansowymi, więc taki project manager czy osoba zespołu projektowego ma po prostu łatwiej. I to jest tak jakby kluczowa zaleta. Wspomniałeś, Karol, o systemie szablonowym. To jest kolejny element, który pozwala od razu zobaczyć, jak dana branża funkcjonuje, jak tam mogą wyglądać dane projekty, z czego mogą być zbudowane. To bardzo często nie jest szablon, który my wykorzystujemy jeden do jednego, mając tutaj na myśli użytkownika czy naszego potencjalnego klienta, ale to jest szablon, który nam daje pewną dozę kreatywności i pewien sposób na to, jak my możemy tymi projektami zarządzać. Więc niejednokrotnie jest to inspiracja dla naszych użytkowników, dla klientów, na podstawie której oni dokonują pewnych zmian. I tutaj tak jakby dochodzimy do sedna sprawy, że każdy projekt jest konfigurowalny po stronie danej firmy, danej branży, więc my absolutnie nie idziemy w strukturę projektową, która jest tutaj zbudowana i ona nie jest do zmian. My idziemy w to, że każdy projekt możemy elastycznie dostosowywać z małych części i budować całość tego projektu. I to jest taka kluczowa zaleta, że mamy środowisko dla osób pracujących na tym projekcie, czyli zespołu projektowego, ale mamy też środowisko dla osoby zarządzającej, czyli project managera. On dużo łatwiej pracuje przy tym projekcie, dużo łatwiej kontroluje realizację tego projektu, czy różne inne aspekty, które się tutaj pojawiają. Więc to jest takie połączenie troszeczkę dwóch światów, no i
tak jakby konkluzja z tej mojej wypowiedzi, która musi tutaj popłynąć, to jest fakt, że z programami do zarządzania projektami, to zarządzanie projektami po prostu jest prostsze. To jest szybsze. Natomiast szybsze stało się też z bardzo prostego aspektu, bo tutaj Norbert wyszedł i powiedział to od strony technologicznej, natomiast ta technologia też nadążyła za pewną zmianą, która wyszła na rynku. Teraz większość projektów, tak jak ja sobie spojrzę na projekty, za które odpowiadałem w swojej karierze zawodowej, to jest głównie realizacja projektów w oparciu o zwinne metodyki projektowe. Czyli staramy się klienta oswajać bardzo, bardzo płynnie z danym produktem, czy danym projektem, czy danym elementem tego projektu. Staramy mu się oddawać te projekty, czy produkty danego projektu w sposób częściowy, co powoduje to, że on bardziej płynnie wchodzi w takie zagadnienie. Bardziej efektywniej możemy sobie pilnować, czy podejście kosztowe, czy też jakieś tam podejście zasobowe do tego typu działalności, ponieważ ja też będę mówił troszkę ze swojego podwórka, czyli osoby, która miała okazję też dotykać produkcji oprogramowania, nie w sensie wykonawczym, ale bardziej w takim sensie obserwowania, czy też korzystania z dobrodziejstw tej wytworzonej technologii. Sam sposób wydań tych popularnych sprintów, czy też modelowania release'ów programistycznych spowodował to, że jakość tego kodu, czy jakość oprogramowania była dostarczana w zdecydowanie lepszej formie. Klient zawsze otrzymywał te produkty, które na danym etapie oczekiwał, i całość tego działania też w bardzo taki efektywny sposób pozwalała po pierwsze pilnować kosztów projektowych, no a po drugie też w pewien sposób pilnować tego, o czym żeśmy rozmawiali wcześniej, czyli pilnować tego cash flow, pilnować całej tej optymalizacji kosztowej, na której chyba nam wszystkim bardzo zależy w trakcie prowadzenia projektów, procesu. Mm-hmm, dokładnie. Panowie, wiem, że to jest temat bardzo głęboki i jeszcze do niego wrócimy. A moimi dzisiaj gośćmi był Krzysztof Guzikowski z firmy Globitel oraz Norbert Sienkiewicz z IC Project. Bardzo dziękuję za dzisiejsze dziękuję spotkanie. No i słuchajcie, bo powiem tylko tyle, że Norbert chciałby jeszcze coś powiedzieć, ale pozwólcie, że dam mu dojść do głosu za tydzień w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy.